Bologna, miasto w północnych Włoszech, położone jest między Padem a Apeninami na wysokości 54 metrów nad poziomem morza. Założone przez Etrusków lub Umbrów jako Felsina. W IV wieku przed Chrystusem była zajęta przez celtyckie plemię Bojów, przybyłych z Galii zaalpejskiej lub z północy przez Alpy Penińskie. Rzymska kolonia Bononia została założona w 189 roku przed Chrystusem. W czasach rzymskich Bolonia liczyła od 12 do 30 tysięcy mieszkańców i okresowo była drugim pod względem wielkości miastem w Italii oraz jednym z najważniejszych miast w cesarstwie z wieloma świątyniami, termami, teatrem i areną. Po długotrwałym upadku w czasie wojen z Germanami, świetność Bolonii przywrócił jej biskup święty Petroniusz. Zbudował on klasztor pod wezwaniem świętego Stefana i odbudował wiele innych budowli. W VI wieku Bizantyjczycy otoczyli miasto murami, tak żeby broniło ono granic egzarchatu. W 1088 roku założono Uniwersytet Boloński. W 1294 roku Bolonia liczyła od 60 do 70 tysięcy mieszkańców i była prawdopodobnie szóstym co do wielkości miastem w Europie po Kordobie, Paryżu, Wenecji, Florencji i Mediolanie. W 1348 roku tak zwana Czarna Śmierć zabiła około 30 tysięcy mieszkańców. Drodzy, gromadzimy się w wyjątkowej świątyni, w wyjątkowym też miejscu. Naprawdę mamy za co Bogu dziękować, że codziennie będziemy mieli mszę świętą. Bazylika świętego Dominika San Domenico jest uważana obok katedry metropolitalnej świętego Piotra, bazyliki Santo Stefano czy bazyliki świętego Petroniusza jako jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w Bolonii. W kościele znajduje się tak zwana Arka San Domenico, a w niej szczątki świętego Dominika. Klasztor przylegający do kościoła należy do zakonu dominikanów. 22 grudnia 1216 roku została zatwierdzona przez papieża Honoriusza III reguła zgromadzenia zakonnego założonego przez świętego Dominika. W 1219 roku Święty Dominik osiadł na stałe w klasztorze San Nicolo delle Vigne, na tym miejscu, gdzie teraz znajduje się Bazylika Dominikanów. W tym miejscu Święty Dominik przewodniczył dwóm pierwszym zgromadzeniom zakonnym. Zmarł 6 sierpnia 1221 roku. Został pochowany za ołtarzem Świętego Mikołaja. 13 lipca 1234 roku Święty Dominik został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. Bazylika Świętego Petroniusza w Bolonii to największy i najważniejszy kościół, pomimo iż w znacznym stopniu nieukończona, jest szóstym co do wielkości kościołem po Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, Bazylice Świętego Pawła w Londynie, Katedrze w Sewilli, w Florenckiej Katedrze Santa Maria del Fiore oraz Santa Maria Nascente w Mediolanie. Jej rozmiary to 132 metry długości i 60 metrów szerokości i czynią ją czwartą co do wielkości świątynią we Włoszech, trzecią, jeśli wykluczyć Bazylikę Świętego Piotra, która znajduje się w Watykanie. Bazylika poświęcona świętemu Petroniuszowi, biskupowi miasta z V wieku. W 2005 roku doszło do udaremnionej przez włoską policję próby wysadzenia katedry przez islamskich fundamentalistów. Prawdopodobnie powodem zamachu było przedstawienie Mahometa wśród potępionych
ukazane na 15-wiecznym fresku autorstwa Giovanni da Modena. Budowa świątyni rozpoczęła się w 1390 roku według projektu Antonio di Vincenzo. Prace zostały przerwane w 1479 roku wobec sprzeciwu papieża, który nie chciał, by rozmiary świątyni przekroczyły wysokość rzymskiej bazyliki Świętego Piotra. Z wydarzeń II wojny światowej trzeba dodać, że w 1945 roku od 9 do 21 kwietnia były prowadzone walki między polskimi żołnierzami II Korpusu a oddziałami niemieckimi w rejonie Bolonii. Jej zdobycie zakończyło działania II Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej. Polski cmentarz wojenny w Bolonii to największa nekropolia spośród czterech polskich cmentarzy usytuowanych na ziemi włoskiej. Cmentarz powstał z inicjatywy ówczesnego dowódcy II Korpusu Polskiego, generała dywizji Władysława Andersa. Wybudowany został w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 1946 roku przez żołnierzy 10 Batalionu Saperów II Korpusu Polskiego przy pomocy włoskich kamieniarzy. To już przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Zdysza nabiegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę takt, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. To, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. To, co mam, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, że naprawdę umiem żyć, umiem żyć. To wiara, że naprawdę umiem żyć, umiem żyć.